tej roli no, jestem po raz pierwszy, na pewno nie jest to dla mnie łatwa sytuacja, ale właśnie to, o czym prezes wspomniał, mogę liczyć na wsparcie całego sztabu szkoleniowego, ze szczególnym uwzględnieniem właśnie tych, którzy są tu długo, ale też przede wszystkim Darka Mrózka, którego warto na nazwisko zapisać. Pozostali członkowie, Welko Nikitowicz, Jarek Onyszko, Szymon Gieroba, tak samo, co tylko mogą, pomagają, wspierają, dlatego liczę, że w tym okresie, kiedy przygotowywaliśmy się do meczu z Termaliką, no, wykorzystujemy to optymalnie, no i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby punkty zostały przy Górniku. Czy oprócz tych, którzy są już od dłuższego czasu kontuzjowani, czyli tu jest Drogomir Vukobratowicz, Slaven Jurisza, Krzysztof Danielewicz, to reszta jest do dyspozycji, także tu jest pełen komfort wyboru. Marzenia. Każde marzenie powinno mieć w sobie chociaż jakiś cień możliwości realizacji, ale na pewno bardzo bym chciał, żeby w najbliższym meczu ten stadion był zielono-czarny. Żeby wszyscy, którzy mają Górnika w sercu ponad podziałami, ponad jakimiś niechęciami, urazami, zapomnieli o tym na chwilę i przyszli na ten stadion i dopingowali zielono-czarnych, dopingowali Górnika, żeby ten stadion żył. Takie jest moje marzenie. Termalika jest dobrze zorganizowanym klubem, że stoi na solidnych podstawach. Konsekwentnie wzmacniana drużyna, więc przede wszystkim świetnie zorganizowana w tym sezonie i naprawdę, no, jeśli ktoś dalej ich traktuje jako zespół niespodziankę, to chyba się myli. Trudno mówić o obawie. Wiemy po prostu o silnych stronach Termaliki, ale tu w sporcie nie może być obawy. To trzeba swoje atuty pokazać, a starać się zneutralizować przeciwnika.